Witam serdecznie z tej strony konontacji. Zapraszam na taki krótki materiał, w którym to chciałem Wam przedstawić, jak ogólnie zainstalować moda Path of Project Diablo 2 do, 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 do naszej kopii już posiadanej. E, bo, bo, bo zostałem poproszony o coś takiego, plus dodatkowo na streamach też zobaczyłem, że bardzo dużo pytań nie pada. Na ten temat, jak to zainstalować, dlaczego mam zainstalowane i mi nie działa, wyrzuca mi błędy, bo to, bo tamto i tak dalej. Tak więc pierwsza sprawa. Jesteśmy na stronie projectdiablo2.com w tym momencie. Jest to główna strona tego projektu, którą mogliście również zobaczyć w tym pierwszym materiale, który dla Was nagrałem dotyczący właśnie samego omówienia moda, co, co to jest i tak dalej, i tak dalej, na czym to polega. Wchodzimy w zakładkę download. I pierwsze co widzimy to jest tutaj instrukcja how to install, czyli co zrobić. Oczywiście jest tutaj również adnotacja na żółto, pomarańczowo, zwałek, jak i to jest kolor, to już sami sobie przypiszecie, że musicie posiadać legalną kopię Diablo 2 Lord of Destruction od Blizzarda zainstalowaną, by grać na Project Diablo 2. To jest pierwsza sprawa, więc po prostu trzeba mieć kopię oryginalną. Teraz przeskoczymy sobie na stronę battle.net. Gdzie tutaj możecie sobie znaleźć wszystkie swoje produkcje? Jeżeli macie gierkę przypisaną do konta BattleNet, ogólnie rzecz biorąc, czyli podstawkę Diablo 2 i Lord of Destruction dodatek, no to musimy sobie oczywiście grę pobrać. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że polska wersja Diablo 2, którą zapewne bardzo duża część z Was posiada zainstalowaną lub zacznie ściągać i zacznie ściągać właśnie w polskiej wersji, ma ten problem, że się dość mocno krzaczy, bardzo mocno nie chce współpracować z angielską wersją. Ogólnie rzecz biorąc, wychodzimy z założenia, że po prostu nie działa. Są ludzie, którym jakoś to działa, ale prędzej czy później i tak wychodzą problemy, wychodzą błędy, bugi, e, gra się wiesza i na tego typu rzeczy, więc mm, główna zasada jest taka, że pd 2 instalujemy na angielskiej wersji gry. Jeżeli chcecie sobie pobrać angielskiego klienta, to wchodzicie na główną stronę Battle.netu. Mm, oczywiście, jeżeli jesteście zalogowani na swoje konto, wchodzicie sobie w zakładkę gry i tu jest coś takiego jak pobieranie klikamy sobie w pobieranie e, zjeżdżamy na dół i tutaj mamy coś takiego jak gry klasyczne, tutaj będą wszystkie Wasze gry dostępne, pokazane które macie, czyli Diablo, Diablo 2, Diablo Lord of Destruction 2 oczywiście, Warcraft 3, The Frozen Throne i Rhine of Chaos to są gry, które ja posiadam, jeżeli macie na przykład StarCrafta jedynka remaster, czy, czy nie wiem jakie tam jeszcze inne gry batelnetowe klasyczne były, yy, no to Blizzardowe no to będziecie je tutaj mieć. No i następnie wchodzimy sobie, klikamy sobie w Diablo 2 podstawkę i tutaj mamy opcję zmiany języka. Mamy English EU albo English US. Powiem szczerze, nie wiem nawet, którą wersję ja mam. Moje Diablo jest już zainstalowane na dysku od wielu, wielu lat. Więc powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, którą wersję mam pobraną. Myślę, że tutaj nie powinno być tak naprawdę żadnego problemu, ale no to już Wam zostawię, bo tutaj mówię, nie wiem dokładnie, która jest wersja czy one się czymś przede wszystkim różnią? Czy to jest kwestia tam jakichś drobnych zmian w tłumaczeniu, w grze? Nie wiem, nie powiem wam. Zmieniać sobie na angielski, przykładowo dajmy EU, pobierz dla systemu Windows i od razu wam się to pobierze w po wersji angielskiej. Pobierze wam się po prostu instalator. I jeżeli chcecie na Maca, również tu jest dostępny instalator na Maca, który jak widać również działa, bo coś mi tu zaczyna pobierać więc e, ogólnie rzecz biorąc to działa, więc tak to mniej więcej wygląda e, robicie dokładnie to samo jeżeli chodzi o dodatek, czyli zmieniacie sobie Lord of Destruction, zmieniacie sobie język English i pobieracie jak już macie zainstalowane Diablo 2 i Lord of Destruction to wtedy wracacie sobie tutaj no chyba, że wcześniej już pobraliście moda na projectdiablo2.com i tu jest taka krótka, trzykrokowa instrukcja pobieracie instalator, czyli ten launcher, klikając w download Podczas instalacji wybieracie folder, gdzie macie zainstalowane swoje Diablo 2 i tam instalujecie. Następnie odpalacie Project Diablo 2 icon on your desktop, czyli z waszą ikonę na, na pulpicie, która wam się prawdopodobnie zrobi. Jeżeli się nie zrobi, no to znajdziecie to oczywiście w menu Start ten, ten launcher. No a jeżeli nie, no to znajdziecie po prostu go w folderze, w którym zainstalowaliście. Klikacie launcher, odpala wam się, odpala wam się to. I tu już sobie robicie całą resztę. Play Option, tu będą różne aktualizacje wam się ściągały i tak dalej, więc to jest mniej więcej tyle. Bardzo dużo problemów również się zdarza z brakującymi bibliotekami w Windowsie, więc warto sobie poinstalować po, po, po jakieś aktualizacje do systemu mm, lub bezpośrednio jakieś C, te, te biblioteki i tak dalej. Innym z kolei problemem jest problem Windows Defendera, który lubi wrzucić plik Project Diablo 2 DLL gdzieś tam w kwarantannę, a bez tego pliku oczywiście nie jesteśmy w stanie odpalić, bo tam są różnego rodzaju informacje zapisane, więc to jest kolejny problem. I czy coś jeszcze w tej sytuacji może być problematyczne? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Najlepiej polecam dołączyć sobie tutaj w community na Discorda. Tam jest masa informacji dotyczących różnego rodzaju błędów, jest cała sekcja troubleshooting, czyli właśnie różnego rodzaju błędów, problemów, jakichś tam screenów, e, instrukcji jak sobie poradzić z różnego rodzaju błędami, więc jeżeli ktoś będzie miał problemy, to polecam właśnie sobie dążyć do Discorda albo na Reddicie gdzieś coś poszukać. Aczkolwiek według mnie na Discordzie jednak jest to e, najprostsze, najszybsze tak naprawdę do znalezienia e, informacji na ten temat. Tak więc tyle ode mnie. Dajcie znać, czy mieliście problemy z instalacją, czy może przebiegła bez żadnych problemów. Wtedy byłoby spoko, jeżeli by tak się udało. No i to tyle w sumie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, do zobaczenia na Twitchu. Na razie, trzymajcie się, cześć.